Rupert jest jakimś naprawdę wyjątkowym miejscem i z każdym dniem coraz bardziej to doceniam. Ta przestrzeń jest przestrzenią głównie do myślenia, do szukania jakichś koncepcji, a niekoniecznie do wytwarzania jakichś konkretnych obiektów. Poznałem tutaj dwoje rezydentów, Gabrieli i Johannesa. Dzisiaj się dowiedziałem, że Johannes pracuje z dźwiękiem i z tekstem, co mi bardzo pasuje. Myślę, że możemy może coś wspólnie zrobić, co się w sumie się okaże, bo będziemy mieć pierwszą wspólną kolację z nim, z moim kuratorem miejscem, który jest super kochany i organizuje nam spotkania z kuratorami. Zresztą zaraz będę miał takie z kuratorem z Oslo. And I want to make an installation, like moving these curtains with, but I have to repair them. So maybe that's my that's position. Yeah, that's my project here to repair. Jak przyjechałem tutaj pierwszego dnia, to byłem trochę w szoku tym miejscem, ile tu jest przestrzeni i ile dobrobytu. Klimat był mocno jak z Twin Peaks, więc stwierdziłem, że sobie pójdę z aparatem na spacer. I zacząłem jakoś tak spontanicznie nagrywać po prostu same kroki, które robię w tej ciemności. Zmontowałem takie wideo, dałem taki tytuł do tego wideo, że poprzez swoje kroki poznajesz swoje kroki. Mam bardzo dużo pomysłów, właściwie inspiracje są wszędzie. Tutaj są za moim oknem, są na plaży, za gdzieś tutaj, za paroma drzewami. Jest bardzo dużo możliwości. Ale chyba na razie mnie cieszy to, że zostaję tutaj na święta i ta przestrzeń będzie cała moja. Myślę, że jest pięknie. Po prostu. O! W dawnych fabrykach sowieckich, w których nie wiadomo było, co było produkowane. Tam artystki mają swoje studia, trzymają się jakoś i działają wspólnie. Dobrze, i też świetną restaurację, właśnie miejsce takie Artist Run Space. Więc to jest takie odkrycie w sumie, bo w Warszawie takie miejsca po latach były burzone, te przestrzenie, nie opłacało się to. Tutaj artyści sami zajęli się remontami gdzieniegdzie i też dzięki nim trochę inaczej ta część wygląda. Że ta rezydencja będzie o otwartości i kolejnych krokach i szukaniu tej otwartości. Wczoraj poznałem przypadkowo kobietę mieszkającą pod Wilnem. Przed blokiem wypracowała swoją formę artystyczną czegoś w rodzaju parku rzeźby, mini parku rzeźby, który robi ogromne wrażenie. To jest jakaś pewnego rodzaju archeologia serca, powiedział u niej. Ona nie zrobiła trzech obiektów, które sobie stoją już kolażą. Ona zrobiła cały świat. Rima. Zaprosiła mnie na herbatę. Pokazała swoje prace, jedną z nich kupiłem, mam ją ze sobą. To spotkanie to jest chyba jakaś odpowiedź na to, czego szukam teraz trochę w Wilnie. Nawet zacząłem myśleć, czy by nie poprosić pani o to, żeby z nią razem zrobić wystawę w ogóle w Rupercie z tego, bo to wydaje się
niegłupi pomysł. Cztery lata myślałem też o tym, że fajnie byłoby się do tego zgłosić, bo dużo osób znajomych moich wygrywało Hesję, czy też brało udział. W tym roku ten pierwszy raz rezydencja w ramach drugiej nagrody tutaj. Jestem pierwszą osobą, która tutaj przyjechała w ogóle. Przed wyjazdem tutaj znalazłem coś w rodzaju takiej wróżby na jednej ze stron dotyczących tarota. Ta karta mówiła o tym, że uda mi się wyjść z ciasnej przestrzeni, ciasnego miejsca, że jest czas na podróż. Nauczyłem się odbierać pracę, której bym nigdy nie docenił, odbierać je w nowy sposób, taki bardziej otwarty. Można powiedzieć, że cały ten wyjazd to jest jakaś inspiracja. Po prostu tutaj w tym momencie jestem i korzystam.